Czasem zastanawiam się, czy powinienem nowym markom, które debiutują w Polsce, dawać fory podczas recenzji i tak naprawdę zastanawiam się bez celu, bo za każdym razem odpowiedź brzmi nie, oczywiście, że nie. Natomiast rozmawiamy dzisiaj o urządzeniu wyjątkowym, Infinix Zero Ultra, smartfon, który startuje z dość wysokiego pułapu cenowego, a wydaje go marka, która w Polsce zadebiutowała zaledwie parę miesięcy temu. Tak więc, czy jest ona w stanie przebić się do świadomości bardziej majętnych klientów? Cóż, Infinix ma parę rekordów, które chciałby pobić tym smartfonem i które mają przekonać do zakupu tego urządzenia, ale czy ostatecznie, na co dzień, jest to dobry telefon? Przekonajmy się. I zacznijmy sobie od tych rekordowych tematów, jak na przykład ładowarki 180-watowej. Jak widzicie, jest to całkiem spora, też całkiem sporo ważąca kostka i daje ona bardzo dobre rezultaty, jeśli chodzi o prędkość ładowania. Mamy tutaj akumulator 4500 mAh, baterię jesteśmy w stanie naładować w 12 minut i to jest świetny rezultat. To jest też taka zmiana myślenia o tym, jak ładujemy ten telefon. Wystarczy, że pójdziecie zjeść śniadanie albo obejrzycie jeden filmik na YouTube i będziecie już w stanie mieć ten telefon naładowany do 100%. I to są wszystko świetne wiadomości, natomiast czas pracy na jednym ładowaniu już taką świetną wiadomością nie jest. Mamy tutaj 4,5 tysiąca mAh, więc okej, to jest 5-5,5 godziny na włączonym ekranie. Jednak ten rezultat mógłby być trochę lepszy. To jest smartfon na dzień. Smartfon na dzień, w którym używamy trochę Wi-Fi, trochę LTE, trochę 5G oczywiście, ale jeżeli mamy tutaj na przykład więcej 5G, no to będziemy gdzieś ten smartfon pewnie ładować w terenie, co oczywiście jest proste, bo mamy ładowarkę, która w 12 minut daje pełną baterię, ale i tak ten smartfon wtedy zauważa się nagrzewa, nie przegrzewa, na szczęście. Ładowania bezprzewodowego nie ma, ale po co, skoro mamy tak szybką ładowarkę? A, ważna sprawa, żeby uaktywnić pełen potencjał tej ładowarki, musicie wejść w ustawienia i tam włączyć super szybkie ładowanie. Wtedy dopiero ten czas będzie właśnie zbliżony do tych 12 minut. Drugi rekord dotyczy aparatu w tym smartfonie, 200 megapikseli. Nie w kij dmucha, oczywiście to jest bardzo duża rozdzielczość. Infinix dołącza tym samym do Motorola i Xiaomi, które jednak w przypadku tak dużej matrycy postawiły na procesory bardzo mocne. Tutaj mamy zaś Mediatek Dimensity 920. Jak to wszystko się spisze w zdjęciach? Jak radzi sobie tutaj 13-megapikselowa matryca ultra szerokokątna, która jest też aparatem makro? I jak radzi sobie przedni aparat? No cóż. Jeszcze krótko o aplikacji, bo na przykład ograniczona jest ona do nagrywania wideo w 4K i 30 klatkach na sekundę, choć myślę, że tutaj może bardziej ograniczony jest procesor. Jednak mamy tam na przykład dwa tryby film, które są od siebie całkowicie różne, bo jeden to jest tradycyjne nagrywanie, drugi to jest tryb vlogowy. W dodatku mamy tryb pionowo, który jest trybem portretowym, no i to jest też takie trochę konfundujące. Oprócz tego mamy też taki tryb jak wybór nieba, który jest niezrozumiały do momentu, aż wejdziecie w ten tryb, nie zrobicie jakiegoś zdjęcia, bo wtedy możecie podmienić efekt właśnie nieba, no i to jest takie, okej, powiedzmy średnie tłumaczenie. Warto też zaznaczyć, że sztuczna inteligencja tutaj jest aktywna ciągle i nie możemy jej wyłączyć, co dla części osób pewnie będzie problemem. Dla mnie jednak problemem jest po prostu jakość tych zdjęć. Poza tym, że one nie wpadły w moje gusta, to przetwarzanie jest tutaj po prostu złe. Jedyne, co tak naprawdę jest dobre, to szczegółowość, ale rozpiętość tonalna jest przeciętna. Jeśli chodzi o balans bieli, ten dobierany jest fatalnie. Z reguły zdjęcia są zbyt czerwonawe, a gdy robimy zdjęcia tam, gdzie jest więcej czerwonego oświetlenia, to już w ogóle bardzo trudno jest złapać cokolwiek, by wyglądało tak jak w rzeczywistości. Poza tym jest tutaj rozczarowujące, jeśli chodzi o ilość detali w cieniach i niestety HDR też nie zawsze wywiązuje się ze swojego zadania, chociaż muszę uczciwie przyznać, że tutaj sztuczna inteligencja w miarę wykonuje swoją pracę, przez co też nie trzeba tutaj specjalnie ciężko pracować nad tym, by dodatkowo wyostrzać te chmury czy dodawać detali. Jak oczywiście można było się spodziewać po smartfonie z aparatem 200 megapikseli, Infinix Zero Ultra ma problemy z łapaniem obiektów w pierwszym planie, tak by były one ostre. Ta ostrość często jest gdzieś zupełnie indziej. No i potem te zdjęcia w trybie ręcznym wychodzą nie tak jak trzeba. Trzeba przejść do profesjonalnego i ustawić sobie tę ostrość samodzielnie. Największym jednak żartem są zdjęcia w trybie 200 megapikseli, bo potrafią być zdjęcia w trybie 12 megapikseli, czyli tym codziennym, które wyglądają zauważalnie lepiej i mają więcej szczegółów. Co tu się stało? Znaczy ja wiem, co tu się stało. To jest procesor, który nie jest zdolny do przetwarzania zdjęć w rozdzielczości 200 megapikseli. A jeśli już nawet to zrobi, to zrobi to przeciętnie. Ta szczegółowość wcale nie jest większa. A jeżeli nawet jest większa, to inne parametry stają się tutaj problematyczne. Te zdjęcia są często rozmazane na bokach. Te zdjęcia też często nie mają takiej kolorystyki jak właśnie te, które robimy w trybie 12 megapikseli, co akurat moim zdaniem jest na plus, bo mam wrażenie, że wtedy ten balans bieli jest bardziej sensowny. Ale no jeżeli chodzi o taką pewność robienia tych zdjęć, to tutaj absolutnie tej pewności nie ma, a tryb 200 megapikseli nie spisuje się tak jak powinien. Obiektyw ultra szerokokątny jest przeciętny w każdym aspekcie, zaczynając od tego, jak ma dużą rozpiętość tonalną, przez szczegółowość, przez efekt rybiego oka i rozmycie na brzegach kadru, bo to jest odczuwalne. No tutaj po prostu nie wydarzyło się nic, co by mogło powiedzieć, o, to się wyróżnia pozytywnie na tle konkurencji. No ten obiektyw jest przeciętny, dobrze, że jego kolorystyka
optyka jest w miarę zgodna z tym, co reprezentuje aparat główny. Pomyślałby ktoś, 13 megapikseli w trybie makro może dać przewagę i okazuje się, że nie. To znaczy, jeżeli chodzi o szczegółowość, to tak, oczywiście. Tych detali jest więcej niż w 2-megapikselowych śmiesznych matrycach makro, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o głębie, jeśli chodzi o kolorystykę, to te zdjęcia makro wyglądają bardzo, bardzo przeciętnie. A jak wygląda tryb nocny? Tutaj akurat muszę powiedzieć, że algorytmy działają całkiem sprawnie, to znaczy te zdjęcia są odpowiednio rozjaśnione, nie przepalone, chociaż ich kolory czasem się nie zgadzają z tym, co ogólnie myślę widzimy w rzeczywistości. Tak jednak, jeżeli chodzi o uzyskanie szczegółowości i też o nieco odszumienie tych fotografii, to tutaj to się jak najbardziej udaje. Problemy rodzą się, gdy na zdjęciu jest dużo szarych i zielonych elementów, znowu balans bieli zaczyna mieszać i te zdjęcia wychodzą na przykład bardzo zielone w trybie nocnym, zupełnie nie takie, jak powinny wyglądać w rzeczywistości, więc na pewno to jeszcze dałoby się poprawić aktualizacją oprogramowania. Nie wiem jednak, czy da się poprawić jakość zdjęć z przedniego aparatu, to jest 32-megapikselowa jednostka, a jednocześnie te zdjęcia mają naprawdę niską jakość. Twarz jest rozmyta, jakby ja sprawdzałem wszystkie filtry, jakie dało się wyłączyć i wyłączyłem je, natomiast nadal ta szczegółowość jest niska. W dodatku te kolory są wypłowiałe. No ja wiem, że jest jesień i zima, ale ogólnie te zdjęcia na pewno mogłyby wyglądać lepiej. W dodatku, jeżeli jest mniej światła, to ta jakość od razu leci na łeb, na szyję. No i cóż, słabe zdjęcia to i raczej wideo nie będzie rewelacyjne, prawda? No i niestety nie jest rewelacyjne, maksymalnie 4K i 30 klatek na sekundę, natomiast gdzie jest stabilizacja optyczna? To znaczy ona jest w specyfikacji, ale czy ona działa faktycznie? Mam wrażenie, że nie. Wideo jest galaretowate, trzęsie się nawet jeżeli niespecjalnie się ruszamy i to jest coś, co mnie zdecydowanie rozczarowało. Jest tutaj też duży poziom szumów, czasem kolory są nie takie jak w rzeczywistości jasne, to wideo jest nieco rozjaśnione względem rzeczywistości, więc jakieś pochmurne dni są nieco jaśniejsze, ale też nie wygląda to rewelacyjnie. Mikrofon za to nagrywa w lepszej jakości niż miałem to przy poprzednich smartfonach Infinixa, więc to odnotowuję na plus. Ta jakość jest po prostu w porządku, ale i tak ostatecznie mam wrażenie, że można było tutaj zrobić więcej, zwłaszcza z matrycą 200 megapikseli. Ktoś mógłby pomyśleć, o, przejechałeś się po Infinixie, to takie łatwe, ale bądźmy rzeczowi, rozmawiajmy o tym, czym ten telefon jest, a czym nie jest. I zacznijmy teraz już od bardziej standardowych sekcji naszych recenzji, czyli od jakości wykonania, a ta jest zaskakująca. Mamy tutaj szkło z przodu i z tyłu. Z tyłu trzeba przyznać ciekawy wzór i ciekawe wykończenie, przez które nawet miałem przez długi moment wątpliwość, czy jest to szkło, bo czułem tak jakby się trochę plastikowo. Ostatecznie producent mnie zapewnia, że z tyłu faktycznie jest szkło, no i przede wszystkim nie zbiera ono specjalnie rys, a w dodatku też nie widać na nim odcisków palców i ma ciekawy wzór, więc to warto odnotować na plus. Wyspa aparatów też jest estetyczna, nie zbiera wokół siebie specjalnie brudu, no i też choć jest duża, to jednak nie odstaje na tyle z obudowy, by był z tym problem. Z drugiej strony smartfon ma 8,8 mm, więc od razu odczujecie jego grubość. Na bokach znajdziemy metalowe ramki, które odrobinę się wyszczerbiają. To są naprawdę bardzo mikroskopijne rzeczy, ale jednocześnie zauważalne, co nie powinno się zdarzać przy jakichkolwiek metalowych ramkach i nie wiem, jaki metal tutaj został zastosowany, ale na pewno jest za miękki. Sam myślałem, że to jest plastik, natomiast producent tutaj ponownie dał mi znać, że faktycznie to są ramki metalowe. Podobnie jak przyciski, ale przyciski ruszają się. Głośności przemieszczają się w górę i w dół, natomiast przełącznik rusza się na każdą z czterech stron. Nie są one zbyt dobrze osadzone w obudowie. No i klikają, myślę, już całkiem normalnie, ale mimo wszystko mogłyby być lepiej zamontowane. No i front. Na pewno małe ramki to jest plus. Na pewno trzeba zauważyć, że smartfonów z zagiętym szkłem jest coraz mniej i to w Infinixie nie wygląda tak źle. Zresztą to szkło nawet jest w miarę solidnej jakości, jednocześnie zebrało ono parę rys i ta folia, która jest naklejona na ekran od nowości, a jest jednocześnie bardzo miękka, wydaje mi się, że nie jest wystarczającą ochroną i jednak będziecie musieli coś od razu po zakupie tego telefonu dokupić. Całość waży 213 gramów i jest to smartfon, który od razu odczujecie w dłoni, co moim zdaniem oczywiście nie jest jakimś ogromnym problemem, ale jednak wymaga waszego sprawdzenia, jeżeli chcielibyście kupić ten smartfon i potem go używać, czy nie będzie wam zwyczajnie za ciężko, zwłaszcza że ekran jest gigantyczny. 6,8-calowa jednostka to matryca AMOLED o rozdzielczości Full HD+, i oczywiście z odświeżaniem do 120 Hz. Już miałem mówić, że ten ekran jest fajny, kolory wyglądają całkiem przyjemnie, jest dość jasno i ogólnie kąty widzenia też nie są najgorsze, pomimo tego, że mamy tutaj zagięte szkło. I nagle pojawia się ten oto problem. Niska jasność, szary ekran, to połączenie w 120
120 Hz zwłaszcza pokazuje, że telefon nie podświetla równomiernie wszystkich obszarów i niestety to się wiąże też z tym, że szare obszary ekranu stają się zielone. Jest to bardzo nieestetyczne, a biorąc pod uwagę, że motyw ciemny w większości aplikacji Google, ale też innych deweloperów jest jednak bardziej szary niż czarny, to wszystko wygląda mało korzystnie. I w rezultacie wszystko, co tutaj jest ciemne, nie wygląda za dobrze. No i nie mogę rekomendować tego ekranu do oglądania treści, po prostu nie jest on wystarczająco dobry. Ponadto pojawiają się inne problemy. Pierwszym z nich jest problematyczna reakcja na dotyk. Po prostu czasem smartfon lubi się zamyśleć i zwyczajnie nie reagować przez jakiś moment na to, gdzie go dotykamy. A nawet jeżeli już reaguje, no to jest problem z tym, żeby ten dotyk był czasami precyzyjny. Być może to jest problem konkretnego egzemplarza, natomiast będę recenzował na bazie tego, co dostałem. Mam także problem z ustawieniem jasności, bo ta reaguje dość ospale na to, co dzieje się na zewnątrz i ogólnie myślę, że to można by było poprawić w którąkolwiek ze stron, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o przyciemnianie, ale i też rozjaśnianie, to tutaj po prostu telefon robi to wszystko za wolno. Nie znajdziemy gniazda słuchawkowego, znajdziemy za to głośnik stereo i ten działa okej. W sensie tutaj naprawdę nie ma rewelacji, jeśli chodzi o głębię basu, czy jakiekolwiek ustawienia dźwięku, które pozwoliłyby wydobyć cokolwiek z tego. W ogóle mam wrażenie, że te ustawienia niespecjalnie działają na ten głośnik. Ale jeśli chodzi o ogólne odtwarzanie dźwięków, jest w miarę klarownie, ten dźwięk jest faktycznie przestrzenny, nie jest tak pogłębiony, nie ma tutaj faktycznie szerokiej sceny, czasem wypłaszczane są te wyższe i niższe partie. Ostatecznie myślę jednak, że jest to głośnik wystarczający do większości zastosowań. Nieco mniej ciepło będę wypowiadał się o wibracjach. Jasne, są one haptyczne, jednocześnie nie są one precyzyjne. Ta moc jest, ona rozchodzi się po prostu gdzieś indziej niż pod naszym palcem i nie jest to najprzyjemniejsze doświadczenie, jakie miałem kiedykolwiek z wibracjami, zwłaszcza w tej klasie cenowej, zwłaszcza, że mamy tutaj na przykład też Realme GT Neo 3, który te wibracje miał znacznie przyjemniejsze. No i co, Dimensity 920. Nie spodziewajcie się, że to będzie nagle niesamowity procesor, który wykręca nie wiadomo jakie wyniki. Akurat takich magików w Infinixie nie ma, żeby optymalizować ten telefon w nieskończoność. Mamy tutaj 8 GB RAMu, ono wystarczy, to znaczy myślę, że aplikacje są w miarę sensownie trzymane w tym RAMie i być może dlatego trochę bateria cierpi momentami, natomiast jeżeli macie uruchomiony jakiś program, to jest duża szansa, że przez większość przypadków on będzie faktycznie utrzymywany w tym RAMie przez dłuższy czas. Natomiast nie zawsze, czasem zdarzają się takie głupie błędy, jak właśnie wyjście z aplikacji i ona potem automatycznie się resetuje, ale jest to rzadkie, a jeśli chodzi o taką codzienną wydajność, no to tutaj na rzeczy się czeka. Czeka się czasami nieznośnie długo i to jest coś, co jest wkurzające. Jednocześnie ponownie mamy do czynienia z procesorem, który się praktycznie nie przegrzewa. Jest bardzo kulturalny w swojej pracy, jednak z drugiej strony ja bym chyba oczekiwał większej wydajności. W grach możecie cieszyć się średnimi, czasem wysokimi ustawieniami. Jednocześnie nie będzie to też procesor, który ma jakiś ogromny potencjał growy. Jest tutaj narzędzie do gier, natomiast ono nie aktywuje się przy wszystkich tytułach i jest to narzędzie raczej średnio bogate, jeśli chodzi o dodatki. Z drugiej strony dobrze, że jest. Nakładka XOS czy XOS zmienia swoje wizualia z praktycznie każdą wersją. To jest trzeci smartfon Infinixa, który mam u siebie w tym roku i to jest też trzeci smartfon z zupełnie innymi wizualiami w tej nakładce. Co z jednej strony jest ciekawe i daje nadzieję na to, jaka będzie przyszłość. Z drugiej strony mam nadzieję, że jednak w tej przyszłości Infinix bardziej będzie dopracowywał swoje rozwiązania. Nim jednak o treści nakładki, o tym jak odblokujemy smartfon, możemy to zrobić za pośrednictwem czytnika linii papilarnych, który jest ukryty pod ekranem i ten działa całkiem sprawnie, szybko, nawet z natłuszczonym czy lekko zwilżonym palcem nie będzie tutaj żadnego problemu. Możemy też wykorzystać naszą twarz i to jest wolniejsza metoda, która raczej potrzebuje dobrego światła, bo tutaj nie ma żadnych sensorów laserowych i w ciemności był problem, żeby w ten sposób odblokować smartfon. Infinix ma namiastkę Always on Display, to znaczy znajdziemy tutaj motywy, znajdziemy tutaj pewne ustawienie, natomiast to nie jest Always on Display, którego czas aktywacji możemy ustawić jako ciągły. To nie jest Always on Display, który jest widoczny cały czas na ekranie, ten ekran trzeba dotknąć albo trzeba podnieść telefon, żeby zobaczyć dokładną godzinę, więc trochę szkoda. Tych opcji też, jeśli chodzi o personalizację, jest mniej niż na przykład w nakładce Realme, więc podwójnie szkoda, bo jednak to jest bezpośrednia konkurencja. A jeżeli chodzi już o sam ekran blokady, no to mamy tutaj na przykład widżety po przesunięciu na lewo, które są ciekawe, nie możemy zmienić ich układu, ale myślę, że jest to jakiś skrót dla kogoś, kto chciałby kontrolować rzeczy z ekranu blokady.
Przesuwając na prawo znajdziemy tapety oraz aforyzmy, które akurat, no nie wiem, do mnie to specjalnie nie przemawia, ale z jakiegoś powodu tam to jest. Może trzeba wypełnić jakąś lukę, bo tam były na przykład funkcje w innych rejonach, ale w Polsce tych funkcji nie ma, więc zostały tylko same tapety i aforyzmy. Przejdźmy do ekranu głównego, na którym znajdziemy powiększone foldery, takie, w których możemy od razu kliknąć do jakiejś aplikacji, ale znajdziemy też folder z sugestiami, bardzo ciekawe narzędzia. Ja akurat takie rozwiązania doceniam, bo faktycznie te sugestie bywają w znacznej mierze celne i pozwalają mi szybciej przejść do aplikacji, które mnie interesują. Mamy tutaj też całkiem sporo opcji personalizacji i mamy tutaj motywy Xtheme, które jedynie pozwalają zmienić kształt ikony, nie pozwalają zmienić kolorów głównych w systemie, ale trzeba zauważyć, że na przykład taki model cyberpunkowy, jeżeli nie ma kompatybilnych ikon, to przyciemnia te, które są w systemie. Jest małym akcentem stylistycznym, który zmienia rzeczy na plus. Panel powiadomień jest podzielony na dwie sekcje i oczywiście w zależności od tego, którą połowę ekranu wysuniecie, to będziecie aktywować albo same powiadomienia, albo same przyciski kontrolne. Oczywiście jest to coś, co pojawia się w chińskich oprogramowaniach i moim zdaniem jest irytujące, ale to jest tylko moje zdanie. Natomiast to, co jest ważniejsze w przypadku tego telefonu, to błędy tłumaczeń, które ponownie wracają. Ja wiem, nowa marka w Polsce, powinieneś dać fory. Nie, nie daję forów, bo mamy 2022 rok, ta marka jest w stanie wydawać drogie telefony, więc powinna się bardziej skupić na swoich aplikacjach i na tym, jak to wszystko wygląda. Te błędy nie są na szczęście tak wkurzające jak przy pierwszym smartfonie, więc jakiś progres możemy zaliczyć, ale z drugiej strony, jeżeli aplikacja po czesku się mnie pyta o zyskanie uprawnień do rysowania na ekranie, no to trochę robię wielkie oczy. Oczywiście znacznie więcej kwestii, jeżeli nie są dostępne po polsku, to po prostu jest po angielsku, tak jak w zakładce Personalization. No i ostatecznie to jest coś, co Infinix powinien po prostu nadrobić. Ale żeby nie było, że się tylko czepiam, Infinix ma masę przydatnych narzędzi i ja jestem ciekawy, jak się rozwinie ta nakładka. Zwłaszcza, że na przykład mamy tutaj funkcję, która pozwala nam oglądać wideo przy zablokowanym ekranie, co obchodzi oczywiście ograniczenia YouTube i YouTube Premium. Oprócz tego możemy na przykład ukrywać podgląd aktywnego procesu, gdybyśmy nagrywali coś, a nie chcieli pokazywać jakichś wrażliwych danych, to w ten sposób łatwo możemy to wszystko ukryć. Mamy też boczny smart panel, który jest w stanie nam dać dostęp do kilku aplikacji, ale także i funkcji w tych aplikacjach, co też jest przydatnym narzędziem. No i mamy takie narzędzia do nagrywania tam, mamy też czytnik kodów QR. To jest wszystko bardzo dobre. Zresztą tutaj też warto zaznaczyć, Infinix jest chyba jedynym producentem na rynku, który pozwala na nagrywanie rozmów w swojej nakładce. Oczywiście, czy jest to legalne, czy nie, to już sprawa należy wtedy do Was, ale możecie nagrywać rozmowy telefoniczne. Niestety przy tym wszystkim trudno mi określić pracę tej nakładki jako stabilną, a aplikacje, które producent dodał, jako kompetentne i warte Waszej uwagi. Ostatecznie myślę, że jednak lepiej skupić się na tym, co dostarcza Google, albo znaleźć sobie w sklepie Play jakieś alternatywy, bo często te aplikacje pokroju Phone Mastera są po prostu uciążliwe, spamują nas, wchodzą nam na ekran, kiedy nie chcemy, żeby nam wchodziły na ekran. No i po prostu jest to dość wkurzające. Oczywiście część aplikacji takich niechcianych można usunąć, część można wyłączyć, natomiast jeżeli chodzi o takie codzienne korzystanie z telefonu, bywało uciążliwie. Wymieniłem funkcję, która jest tylko w Infinixach i było to nagrywanie rozmów i myślę, że jeszcze warto wymienić obsługę radia FM. Przez kompatybilne słuchawki ze złączem USB-C możemy zrobić ze słuchawek antenę i wtedy połączyć się z radiem, co także jest rzadkością. No i dla części osób to może być dobry argument do kupienia tego smartfona, natomiast tym argumentem raczej nie będzie jakość sieci internetowej, bo jeśli chodzi o zasięg, ale także i przełączanie się z anten 3G i 4G na 5G, często musiałem po prostu wyłączać dane komórkowe, włączać je ponownie i wtedy dopiero smartfon się orientował, o faktycznie jestem w zasięgu sieci 5G, włączę tą sieć 5G teraz. Poza tym jest dość standardowo, rozmówcy trochę skarżyli się na to, jak działa tryb głośno mówiący, jak te mikrofony wyłapują ten dźwięk, natomiast poza tym jakość rozmów jest już w porządku, jeżeli chodzi o lokalizację i moduły GPS, jest też naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o kierunek, ale też i tempo tego lokalizowania. Jeżeli chodzi o Wi-Fi, tutaj absolutnie żadnych problemów nie miałem. Może czasami to Wi-Fi się rozłączało, ale bardziej bym obwiniał znowu UPC, aniżeli ten smartfon. Ostatecznie myślę, że no, to nie jest na pewno problem tego smartfonu. Te problemy już wcześniej wylistowałem i wydaje mi się, że jest ich całkiem sporo. Dlatego podsumowując, Infinix Zero Ultra. No, bardziej Zero niż Ultra niestety. Mam wrażenie, że ten telefon się nie udał. Po prostu była to konstrukcja, która miała pobić parę rekordów, która miała zaoferować jakieś niebotyczne liczby i okej, to się udało, rozumiem pewne zamysły producenta, jak na przykład wsadzenie słabszego procesora po to, by dać niższą cenę,
ale ten telefon robi bardzo dużo rzeczy, no przeciętnie albo źle, albo zauważalnie poniżej swojej klasy cenowej, a konkurencja jest tutaj tak gęsta, że trudno mi tu zaproponować Wam jakiś mniejszy telefon, mniejszego producenta w porównaniu do, nie wiem, Samsunga Galaxy S21 FE5G, do Realme GT Neo 3, czy chociażby do Motorola Edge Fusion, która zdążyła w ogóle zejść 1000 zł niżej. Ten Infinix trzyma się w okolicach 3000 zł, tam gdzie na przykład można znaleźć Xiaomi 11i, czy Xiaomi 12X, czy Xiaomi 12, jest po prostu ciężko. No, nawet Xiaomi 12T, który wyszedł też porównywalnie w tym samym okienku, też wydaje się być lepszym smartfonem. Ostatecznie myślę, że do Infinixa chyba nie ma za wielu powodów, które mogłyby Was skłonić, ale jeżeli lubicie bardzo szybkie ładowanie, no to to jest rekordzista. To wszystko, co ja mam do powiedzenia na temat Infinixa Zero Ultra, ale zapraszam Was do komentarzy, bo i Wy możecie podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi tego smartfona. Być może zauważyliście coś, czego ja nie zauważyłem, być może ktoś posiada ten smartfon i wcale się ze mną nie zgadza, oczywiście ma do tego prawo. Ostatecznie zapraszam Was do gorącej, ale też i kulturalnej dyskusji i oczywiście zapraszam Was do oglądania innych materiałów. Subskrypcja, łapka w górę, wszystkie tego typu gesty są doceniane. Cześć!